Przechodzimy teraz do ostatniej lekcji w serii Szkoła Chrystusa. Nasza lekcja to zasada nasienia. Nasz tekst pisma to 1 Mojżeszowa 1, 11 i 12. Potem rzekł Bóg: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owocu, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Cały ten cykl lekcji obracał się wokół tej jednej rzeczy, że jesteśmy przeznaczeni, by być upodobnieni do obrazu Chrystusa. Bóg nigdy nie zaczyna, zanim nie skończy. My, którzy jesteśmy narodzeni z Boga, narodzeni na nowo z nieskazitelnego nasienia Chrystusa i umieszczeni w Chrystusie, mamy w Nim trwać. Jeżeli trwamy w Chrystusie, to ten proces upodobniania się do Chrystusa trwa. A końcowy efekt wyrażony jest w następujących słowach. 1 Jana 3:2. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To upodobnianie się do Chrystusa jest progresywne. Mówiąc o człowieku, Bóg powiada w Psalmie 8, 6 i 7, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. W Hebrajczyków 2, 8 i 9 Paweł cytuje Dawida mówiąc: teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej Jezusa. Zmiany jeszcze się nie skończyły. Całkowity proces upodabniania się do tego obrazu jeszcze się nie skończył. Widzimy Jezusa, a wszystko jest pod Jego stopami. Kiedy będziemy przemienieni na Jego podobieństwo, na Jego obraz, wszystko będzie też pod naszymi stopami. Upodabnianie się do Chrystusa jest progresywne. Jest to Boży sposób przeprowadzenia nas do chwały. W 2 Koryntian 3:18 czytamy: oglądając, jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Bożym sposobem trwania i wzrostu jest nasienie, które ma w sobie życie. Prawem żniwa jest według swojego rodzaju. Posiej kukurydzę, a zbierzesz kukurydzę. Życie każdego organizmu jest w nasieniu i tam są wszystkie możliwości tego życia. Jakie to cudowne! Wszelkie kolory, piękno i symetria są w tym życiu. Popatrzmy na różę. Nikt jej nie musiał kolorować ani perfumować. Wszystko, co widzisz i zapach, który wyczuwasz, pochodzą z życia, które jest w tym maleńkim nasieniu. Zasada nasienia odnosi się do wszelkich form życia. Życia roślin, zwierząt, ludzi i do życia duchowego. To samo dotyczy się wszystkiego. Piotr napisał o istotach duchowych w pierwszym swoim liście 1:23. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Paweł powiada: tym nasieniem jest Chrystus. Człowiek wierzący rodzi się z nasienia Chrystusa. Podczas nowego narodzenia Duch Święty zasiewa nasienie Chrystusa w naszym duchu. Ten sam cud, jaki wydarzył się w życiu dziewicy Marii, dzieje się w każdym nowym stworzeniu. Duch Święty stąpił na Marię i zasiał nasienie Chrystusa, Słowo Boże, w jej łonie.
I od tej chwili Chrystus stał się realnością w dziewicy. Ten sam cud miał miejsce, kiedy wy i ja narodziliśmy się na nowo. Ten sam Duch Święty wziął to samo nasienie, Słowo Boże, i zasiał je w naszym ludzkim duchu. W tym nasieniu jest wszelkie piękno i moc Chrystusa. Kiedy Chrystus zostanie posiany wewnątrz, zaczyna się walka ciała przeciw duchowi. Jakie życie się rozwinie, takimi się stajemy. Jeżeli chodzimy w duchu, jesteśmy przemienieni w podobieństwo Chrystusa. Chodząc według ciała, jesteśmy wypełniani Jego uczynkami. Paweł napisał, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, abyście nie czynili tego, co chcecie. Galacjan 5:17. Upodabnianie się do Chrystusa dokonuje się poprzez zastępowanie starego życia nowym. Przy narodzeniu na nowo powstaje nowa osoba, tak jak Jezus narodził się jako człowiek. Wzrost nowego stworzenia powoduje śmierć starego stworzenia. Nie możesz ukrzyżować siebie za pomocą siebie. Tylko przez wzrost ducha pokonujemy stare życie. Zauważcie to w okresie zimowym, kiedy wszystkie liście opadną na ziemię. Na końcach niektórych gałązek wiszą jeszcze resztki liści. Gdybyście poszli do lasu, nie usłyszelibyście nagich drzew narzekających i płaczących nad swoim losem, jak będą mogły ponownie się ubrać. One wiedzą, że na wiosnę, kiedy przyjdzie nowe życie, stare zupełnie opadnie i zostanie zastąpione nowym. Tak też jest z życiem chrześcijańskim. Jest to zastąpienie starego nowym. To nowe życie jest we mnie. Jeżeli karmię to życie Słowem Bożym, nawilżam modlitwą, wtedy wzrost nowego wypiera stare. Całe piękno i siła życia chrześcijańskiego jest produktem rozwoju życia Chrystusa we mnie. Całe życie Chrystusa jest w nasieniu, w Słowie Bożym. Wszystko, co Bóg stworzył na początku, było dobre. I wszystko, co spotyka nas w przyrodzie, ma uczyć nas jako nowe stworzenia duchowych wartości i uczynków. Metamorfoza motyla uczy nas wielkiej prawdy o przemianie. Tak jak pełzająca gąsienica lub poczwarka jedwabnika musi owinąć się kokonem i dostosować do tej formy życia po to, by powstać do nowego porządku, tak i my musimy przejść z jednego porządku i być ukształtowani na nowo, z możliwościami i zdolnościami do wyższego porządku. Możliwości tego wyższego porządku są już w niższym stanie. Ale jeżeli ma się stać tym, do czego został stworzony, musi przejść z tego stanu wyżej. Stare życie musi umrzeć. Jest to bolesne, ale nie ma innej drogi. Musi przejść od larwy do poczwarki, jeżeli ma stać się skrzydlatym stworzeniem, jak Bóg zaplanował. Jest to bolesne, gdyż musi utorować sobie drogę wyjścia z kokonu. Nie można jej pomóc, ale musi przejść przez wszystkie etapy. Pamiętam, że kiedy byłem chłopcem, widziałem te kokony na drzewie. Więc brałem je i rozrywałem, a wtedy wylewała się z nich kropelka życia. Zniszczyłem możliwości, by to stało się pięknym, skrzydlatym stworzeniem, jak zaplanował Bóg. Jeżeli to życie ma stać się pięknym, skrzydlatym stworzeniem, jak zaplanował Bóg, musi przejść przez wszystkie etapy.
Tak samo chrześcijanin musi wyjść z etapu larwy, niemowlęcia, jeżeli ma być efektywny, atrakcyjny i mieć siłę. Musi przejść ze stanu niemowlęctwa w górę do podobieństwa Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział w Jana 12:32: a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Świat musi zobaczyć Chrystusa. Jak motyl, musimy przejść ze starej natury do nowej. To nowe życie jest naszym świadectwem. Owocem nowego życia jest miłość. Owoc jest naturalnym procesem życia. Walczymy nie o miłość, nie o wiarę i nie o cierpliwość. Walczymy o to, by wyjść z kokonu ciała, by było widoczne życie Chrystusa w nas. Nie jest to walka o to, by mieć wiarę, gdyż nowe życie ma wiarę. Walka toczy się o to, by wyjść z życia w ciele do nowego życia w duchu. Uświęcenie i duchowa edukacja są tym samym. Hebrajczyków 12:1-3 powiada: przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Mówimy tu o zasadzie nasienia. Jest to klucz do wszystkiego, czego chcemy was nauczyć. Postęp w edukacji i uświęceniu jest zależny od wzrostu w duchu. Kiedy duch jest po raz pierwszy ożywiony, można zaledwie pokazać jego istnienie. Jest to dalekie od możliwości panowania nad ciałem. Postęp uświęcenia jest widoczny po duchowym wzroście, a nie po przepisach. W duchowym wzroście duch zaczyna domagać się zwierzchnictwa, by przymusić cielesne i instynktowne życie do uznania granic i posłuszeństwa Bogu. Im bardziej postępuje uświęcenie, tym bardziej widoczny jest duchowy rozsądek, moc i życie. Końcowym rezultatem dorastania jest podobieństwo do obrazu Chrystusa. Ta edukacja i uświęcenie są rezultatem chodzenia nie według ciała, ale według ducha. Takie chodzenie odprowadza od cielesności i niemowlęctwa. W trakcie tego będą kryzysy, naznaczone określonymi wielkimi przeżyciami, ale żaden taki kryzys nie jest ostateczny. Każdy musi mieć takie przeżycia, prowadzące do pełni. Nie wolno wszystkiego przypisywać kryzysowi, bowiem nie ma drogi na skróty. Wyzwolenie z tego ciała śmierci jest zjednoczeniem z Chrystusem w Jego śmierci. Stara natura musi umrzeć. Zwycięstwo nad stanem zniszczenia, spowodowanym upadkiem, to progresywne przechodzenie z jednego stanu do drugiego, z cielesnego do duchowego. Nowe narodzenie tworzy istotę duchową, która nie może grzeszyć. Nowy człowiek musi zastąpić starego, który potrafi tylko grzeszyć. Wyzwolenie od śmierci, potępienia, choroby, strachu, frustracji i niewiary. To wzrost z ducha poprzez życie z nasienia Chrystusa. Odpowiedzią więc jest upodobnienie się do Chrystusa. Popatrzcie na Niego. On nigdy się nie bał, nigdy nie był chory, nigdy nie był w pośpiechu, nigdy nie wątpił.
Cała ta praca to dzieło Ducha Świętego. Rozwijanie życia Chrystusa w nowym stworzeniu. Musimy zrozumieć, że każdy człowiek narodzony z Boga ma w sobie dwie natury, starą i nową. Stajemy się takimi, jaką naturę karmimy. Tą prawdę musimy zrozumieć. Jeżeli będziemy żyć według ciała, pomrzemy, gdyż staniemy się cielesnymi. Jeżeli będziemy żyć według ducha, staniemy się duchowymi. Będziemy bowiem duchowo wzrastać. Musimy zrozumieć, że jeżeli jesteśmy narodzeni z Ducha Bożego, to wszystko, co jest nam potrzebne, byśmy byli podobni do obrazu Syna Bożego, jest w nas. Jeżeli pozwolimy, by to życie Chrystusa się rozwijało, chodząc w duchu, nie wykonując pożądliwości ciała, wtedy progresywnie upodabniamy się do Chrystusa. W wyniku tego będziemy mieli moc Bożą w swoim życiu. Jezus powiedział w Mateusza 28:18: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc dana Chrystusowi oznacza, że nie ma mocy dla was i dla mnie osobiście, oprócz mocy danej Chrystusowi. Tak więc mogę zdobywać więcej mocy, jeżeli progresywnie postępuję w procesie uświęcenia, upodabniając się do Chrystusa. Cechą chrześcijanina jest akumulowanie mocy i piękna w trakcie progresywnego przybliżania się do podobieństwa Chrystusa. Taka jest prawdziwa natura chrześcijańskiego doświadczenia. Wszystko jest tam już od początku. Potrzeba tylko to rozwijać. Narodzenie z ducha mające w sobie zasiane nasienie Chrystusa, nowe stworzenie, ochrzczone w Duchu Świętym, musi teraz być prowadzone przez ducha. Prowadzenie Duchem Świętym to po prostu uczenie się, gdzie jest Bóg, co Bóg czyni i czego Bóg oczekuje. Kiedy chodzimy w Duchu Świętym, trwa ciągły rozwój życia Chrystusa. Bez względu na to, co widzimy lub czego nie widzimy, jeżeli trwamy w Chrystusie, cały czas trwa dorastanie do Jego podobieństwa. A więc Bóg zagwarantował wszystko dla naszego duchowego wzrostu, dając nam nieskażone nasienie życia Chrystusowego. Jako nowe stworzenia mamy teraz wybór. A nasze duchowe życie rozwinie się lub umrze na podstawie tego, jakiego wyboru dokonamy. Każdego dnia, kiedy chodzę z Bogiem, napotykam pokusy i próby i muszę dokonywać wyboru. Wybór zawsze polega na tym, czy będę trwał w Chrystusie, czy będę postępował po swojemu. Jeżeli zawsze będę decydował, że pozostanę w Chrystusie, wtedy w moim życiu cały czas trwa proces upodabniania się do Jego obrazu. Jeżeli zrozumiem to przez wiarę i będę chodził w posłuszeństwie, będę miał coraz więcej siły i więcej zwycięstwa. Niewiara jest produktem starej natury. W 1 Jana 3:9 czytamy: to z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Stara natura potrafi tylko grzeszyć. To pokazuje znaczenie słów Chrystusa, które wypowiedział do uczniów w Mateusza 17:20. Uczniowie nie potrafili wypędzić demona z chłopca, który był lunatykiem, ale kiedy zjawił się Jezus, wypędził go. Kiedy byli sami, uczniowie zapytali: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Widzicie, oni robili to już wiele razy wcześniej. Jego odpowiedź brzmiała: dla niedowiarstwa waszego. Potem jednak dodał: ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.
Powiedział przez to, że poprzez modlitwę i post rozprawiasz się ze swoją niewiarą. Gdyż poprzez post umartwiasz starą naturę, uniżasz starego człowieka. Kiedy się modlisz, podnosisz nowego człowieka. To jest Boży sposób przezwyciężania niewiary. W ten sposób jesteśmy upodabniani do obrazu Jezusa Chrystusa. Prawo żniwa brzmi: wszystko według swego rodzaju. Bożym sposobem wzrostu i trwania jest nasienie, które ma w sobie życie. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to masz wszystkie te możliwości w sobie. Po prostu ucz się chodzić w Duchu Świętym. Halleluja! Niech Bóg to uczyni objawieniem dla naszych serc.